Zabieramy się za obcinanie paznokci. Nie cierpię tego. Nikt tego nie lubi, Aida tego nie lubi. Dani tego nie lubi. Marta tego nie lubi, ja tego nie lubię. Nikt nie lubi. Ale to nikt. Ale trzeba. I co powiesz na ten temat swojego jedzonka, co? Smakowało? No tak, smakowało. Takie było dobre. A i z czym to było? No z kurczakiem? No tak. Pichota była, no nie? No tak. Dawaj, mordę. Ty się wydurniasz? O, jaki humor ma ten psiusz. No, ma problem, czyste stopy. I jedna reszta. Uhu. Dawaj, tu. Jaka zabawa. Łapa. Dawaj, łapę. Pazury. Pazury cię obchnę. Dawaj, pazury. Dawaj, ale... Ty, co tobie się stało? Tak ci się podoba? No myślałby kto. No najlepsza zabawa, niemożliwe. A ty jak tam? Pojedzony brzuchal? Pojedzony? Taki pojedzony? Uhuhu. Ale się polałeś, to piłeś wodę, co? No to. Aha. Tyle masz do opowiadania. A taty tylko chwilę nie było. Tu się połóż. Nie, nie się ze mną. Co robi najwięcej hałasu w naszym domu? Nie gryzaj. Ajda, siad. Ajda, ajda, siad. O. Siadaj, siadaj. Już spokój. Daj odpocząć emocje. To są tylko pazury. Pamiętaj, że tego nie cierpisz. Wolałam, jak tego nie lubiłaś. Zanim długo będziemy się kąpać, no. Będziemy się... Tak. Ile chcesz wody? Dwa. Ho, ho, ho. Dawaj tą tyrdołop. Jeszcze potem się wiesz. O co chodzi? W czym problem, proszę pana? Chcesz wstać? Hali! To wstanie. Chodź. No chodź. O, ty mój. Aida, poprzechadzaj się. O, ty mój. Jak? Lepiej? Nie lepiej. Wydawało mi się, że lepiej. Mikołaj już zadowolony, już na rączkach. On czasami potrzebuje być na rączkach przytulony. Tak się tutaj chwyci rączką i tak się trzyma. Chodź tu. No nie? Miki? Miki, jesteś tam? Dariusz. Holo, holo. Dalej do mnie. Chodź. No chodź. Już widziałam, że cię trypło. Chodź. No chodź. Ale nie wchodź z powrotem. Chodź. Dobrze. Już ja wiem, że tego nie cierpisz. Ja nie cierpię tego bardziej niż ty. Chociaż może mnie zaskoczysz, tak jak Alito dzisiaj. Ale ci się podobało. No, dalej nie sobie się nadal nie podoba. Dzień dobry. A kto tu się obudził tutaj? Jak to chodzi? Słuchajcie, wstaliśmy, przysnęło nam się wszystkim. Teraz Krzyś z Mikołajem ma drugie śniadanko
Ja zabieram się, ja się muszę przebrać w ogóle i zabieramy się za robienie żeberek. I słuchajcie, przeglądaliśmy tak internety. Okazało się, że z żeberek ścina się to ścięgno takie z góry, taką błonę. Nie wiem, czy to jest ścięgno, tak mi się wydaje. I wtedy one mają być takie bardziej mięciutkie, bo robiłam kilka razy żeberka z rzędu i za każdym razem były twarde. I to ma być taki lifehack, który ma nam dać żeberka, które będą się rozpływać w ustach. Zaraz wam pokażę o jakąś... Kości wypadały. Żeby kostki wypadały, tak, żeby były takie mięciutkie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, bo albo Krzyś, albo ja to będę robiła. Krzyś zrobił już jedno, tylko nie mam świeżych żeberek. Ja je świeże kupiłam, ale je zamroziłam. I może to też jest efekt, daje nam to taki efekt, że ciężej się tą błonę ściąga, bo jak widzieliśmy na internetach... To tak ciągną po prostu, no. Tak, to babka chwyciła, pociągnęła i zerwała całe, a u nas tak to nie idzie. No ale zobaczymy, może będzie akurat na pyszota. Trzymam, znaczy żeberka zawsze są pyszne, ale teraz mogą być jeszcze pyszniejsze. Dobra, idę się ubrać i zaraz wracam. Mikołaj poszedł na kolejną drzemkę, to pokażemy wam te żeberka, jak to wygląda. Krzyś już robił na jednych, więc jemu to zostawiam. Więcej pary w ręce niż Marta. Wam już kilka razy mówiłam o tej ostrzałce, to jest super ostrzałka. No, damy wam w link. To jest mega, że wystarczy parę razy przejechać. Musimy chyba sobie już ostrza wymienić. Najlepsze, że jest w stanie naostrzyć nawet kobieta. Bo wiecie, ja z tymi ostrzałkami to tak trochę na bakier byłam i nigdy nie byłam w stanie sobie naostrzyć tego noża, a tutaj nawet ja potrafię. Tylko ważne, żeby ostrzyć w jedną stronę, nie w dwie. Widzieliśmy na internecie, że, bo zawsze robiliśmy żeberka, to zostawialiśmy tą skórę. Na internecie widzieliśmy, że to ściągają, więc sobie to ściągniemy i zobaczymy, jaka będzie różnica. Czy to zajdzie, tak? Pokazywać. O, no. Nice. Dzięki temu żeberka mają być po prostu smaczniejsze, miękciejsze i takie odchodzące od kości. Teraz zrobimy marynatę do tego na musztardzie i coś tam. Niech to sobie na chwilę poleży w lodówce w tym wszystkim. I potem będziemy je piec w piekarniku. Z racji, że w piekarniku mamy program na żeberka, no to będziemy z niego korzystać. Powiem wam, że to jest super w tych piekarnikach. Jeżeli macie piekarnik, to zobaczcie, czy macie coś takiego jak gotowanie wspomagane. I wtedy piekarnik sam sobie dopasowywuje sposób pieczenia do danego mięsa. Na przykład pieczeń robi inaczej, karkówkę robi inaczej, żeberka robi inaczej, w innym momencie na przykład dodaje parę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest super, bo mięso zawsze wychodzi pyszne. I ostatnią karkówkę, którą wam pokazywałam na Instagramie, nie wiem czy tutaj też, natomiast na Instagramie wam pokazywałam, to była właśnie robiona na gotowaniu wspomaganym i karkówka zawsze wychodzi tak pyszna, tak mięciutka, tak delikatna, że myśmy już kiedyś ją robili, jak goście przyjechali, no nie, na obiad taki i wyszła przepysznie. Tam w przepisie jest, żeby je pokroić na kostki, to pokrój od razu na porcję może. Przygotujemy sobie marynatę. Ja trochę się sposiłkowałam jakimś tam przepisem. Nie mam wszystkiego, więc trochę to dopasujemy, ale chciałam mniej więcej wiedzieć, co tam jest. I zazwyczaj do każdych żeberek wchodzi miód. Co nas trochę niepokoi, szczególnie Krzysia. No, jak zobaczył miód. No, jak na słodko. Ale co będziemy potrzebować? Mamy tutaj ocet jabłkowy, ketchup, musztardę Dijon, paprykę słodką, ostrą, chili i wędzoną oraz miód. Ale to ty już dawałaś? Robiłaś tak kiedyś? Nie. Nigdy? Nie. Aha. Bez miodu. Znaczy, robiłam z wszystkich tych składników, ale nie dodawałam octu i miodu i ketchupu. Czyli praktycznie tylko musztardę. Dobra, no to jakoś to będzie. To ma być marynata barbecue. To słuchaj, ja nie dodam dużo miodu, bo mi się on tak stentegował, więc damy łyżkę. Łyżka miodu na tyle żeberek, no to może nie będzie czuć. No, może to wiesz, po prostu da smak, ocet jest, więc on tak, tak. Ocet? No. Dobra, 7 łyżek jest tego. Ketchupu? No. Musztardy dam więcej, bo my musztardę lubimy. Dobrze, mamy taką łyżkę, słuchajcie. No, to jest najlepsza łyżka. Łyżka z Ikei, już ich pewnie nie produkują, ale ona jest idealna do słoiczków. Dla porównania pokażę wam zwykłą łyżkę. Oj! Gdzie to poleciało? No, to tak dla porównania. A to? Idealna jest, ja ją też lubię. Uwielbiam, do takich słoiczków to ona jest pierwszorzędna.
A, i tak papryka suszona, to jest nasza ulubiona przyprawa, wędzona, przepraszam. To jest odkrycie życia. W ogóle ta wędzona papryka jest w takich dużych opakowaniach. Ona jest tak, pachnie jak chipsy paprykowe. No przemega jest do takich rzeczy. Zamiast słodkiej papryki albo czegoś, to jest mega. Chili pół łyżeczki. Marta ma nie przesadzić z chili. No nie przesadzić, starczy. Dobra. Wiesz jak to później jest. Wiem. I słodki, to ostre już nie daje. Nie. I ocet. Tu ma być jeszcze curry, ale ja nie mam curry. Za nic nie dostałam curry. Jestem grzeczna. Zobaczcie. No wygląda to mega dobrze. Ale pachnie tak jak przyprawa, to jak kupiliśmy kiedyś ze sklepu, to podobnie pachniało. Mhm. To spróbuj. Bardzo dobre. Spróbuj. Ostre, słodkie, kwaśne, wszystko tu jest. I daj temu chwilę. Zajebiste. Mhm. Pyszna. Dobra. Wypiszemy sobie i będziemy wracać do tego. A solisz je, czy nie? No właśnie, nic nie ma, nie. Nie ma nic o soli? Dać soli? Patrzyłam, czy to na pewno jest sól, czy to jest ten. Dobra, pół łyżeczki daję, nie więcej. Dobrze. I teraz mamy obtoczyć każde żeberko w tym sosie i zostawić. Najlepiej na 24 godziny, nie mamy tyle czasu, bo będziemy głodni. Będziemy głodni. No, więc tutaj mam gdzieś trochę ponad kilogram żeberek. Ale ja kocham żeberka, nie? To było dobre w tej diecie naszej pudełkowej, że oni mieli przepyszne żeberka robili. To było najlepsze, co oni robili w tej diecie. I zawsze na wieczór. Zawsze na wieczór, bo to... Do łóżka. Tak, najlepsze w naszej diecie pudełkowej zawsze były kolacje. Takie były fest i myśmy sobie zawsze je... Oglądaliśmy my wtedy Paradise'a, nie? I wtedy była kolacja. Mega się to obtoczyło. Dałam tutaj te kawałki, co z Juszą chcemy gotować, to nie ma sensu ich osobno, wiesz, gotować, jak one się zrobią razem z tym. Dobrze. Te grubo są zrobione tak po amerykańsku. Tak, potem je trzeba przełożyć najlepiej niby na blaszkę, ale ja je będę piekła w tym i je będziemy obracać, tak, nie? Tak, żeby one się w swoim sosie też robiły. Wkładamy. No chyba, że chcielibyśmy je później wyciągnąć, żeby je tak podpiec jeszcze. Generalnie w tych, jak patrzyłam, ja nie jestem master chef, tylko muszę się posiłkować ludźmi mądrzejszymi. To jest tak, żeby wyłożyć je i potem jeszcze łyżką, to co zostanie ten sos na spodzie, co on tam obcieknie, polać, no. A tą paprykę to wam mega polecam. No, ta papryka jest mega. Nie wiem, gdzie myśmy ją kupili. My mówimy na to Auchan. Mówi się prawdopodobnie poprawnie Auchan. Ale jest mega. Jest taki smak mocny, intensywny, fajny. I nawet jeżeli ktoś na przykład chciałby zrobić takie domowe chipsy i obtoczyć w tym i super. No, to przy okazji jak będę otwierała lodówkę, to wam coś pokażę. Ponieważ wiadomo, na Wigilię nie wiem czy robicie, ale myśmy robili barszcz z buraków, z barszczu. Trzemy je w robocie kuchennym i wkładamy do słoika, po czym je zagotowaliśmy. Te są otwarte, bo wczoraj je jedliśmy. Ale to jest super sprawa, żeby osobno nie gotować buraków, tylko dwa w jednym jakby. Tylko Marta je słabo doprawiła i dzisiaj będziemy je wyciągać, doprawiać, bo okazało się, że tam idzie o wiele więcej octu niż wcisnęłam. Więc dzisiaj sobie je trochę poprawimy, natomiast mam jeszcze jeden taki słoik, jeden żeśmy już zjedli i one nam się zaciągnęły, są sobie w lodówce i dzisiaj, który mamy połowę stycznia, otwieraliśmy wczoraj buraki, a były robione przed 24. Znaleźliśmy na internecie oczywiście przepis, jak zrobić takie buraki, żeby smakowały jak sklepowe, bo do takiego... Powiedzmy to, jak tak, sklepowe. Bo do takiego smaku jesteśmy po prostu przyzwyczajeni. Nie no, one są wtedy, chodzi o to, że są doprawione bardzo dobrze, nie? Dobrze, mamy tutaj buraków... Ile? 460 to gram. Pół kilo. Pół kilo, czyli połowa tego wszystkiego. Nie, no. 1/6. Ojej. Na 3 kilo buraków to jest. Więc robimy 1/6. Jak to podzieliliśmy na tą 1/6, to wychodzi, że mamy dać na przykład jedno ziarenko ziela angielskiego. Martuś, czy nie powinność? Takie większe czy mniejsze? Wow. Jeden gościk. Mamy. Brawo. Dobra.
To trzeba włączyć. No co ty gada, przecież co mi się z tego zrobi? Ma się to podgrzać. Dobra, teraz w tamtym drugim garnoczku zagotuj ocet, olej, cukier i sól. Dobra, jak to się zagotuje, to przerzucić do tego, te przyprawy przerzucić do tego i przez 3 minuty gotować, żeby się smaki przeniknęły. Przepraszam, normalnie jak widzę tą patelnię, to aż mi trochę... Wszystko ma jakiś swój cel. Tak, nie na ten, bo to jest oczek, więc nie nachyla się na ten. Wrzuciłaś wszystko? Tak. Ja posprzątam ten ogrom przypraw, który dodałam. No dobrze, no ale może będzie dobrze. Wrzuciliśmy wszystko razem. Próbowałeś już? Mieszaliśmy, ja już spróbowałem i czekam na próbę Martusi. Tylko fajnie byłoby się tak troszeczkę podgrzały, mi się wydaje, i się to wszystko tak mocno wymieszało. Ale myślę, że to już jest moment, żeby spróbować. I wiesz, jak smakowało wczoraj? Wiem. No. Lepsze są. Okej, okay. Warto było wrzucić do jednego goździka. No nie? Pycha. Naprawdę są dobre. Pyszne są. To jeszcze, żeby wiesz, one były gładkie i nie zjeść sobie pieprzu, fajnie było przelać. Przelać sitko, zanim. Zanim wrzucimy do tego buraki, wtedy nie będzie tych liści laurowych, tych pieprzów, które tutaj no, praktycznie go nie widać. Ale szacun, no, zmieniam zdanie, było warto. Kuronkom. Co na tym było, te buraczki? To ja sobie je przepiszę od razu do tego. No przepis, bo naprawdę jest dobry ten przepis, jest fajny, smaczny. Pyszny, no. Tylko odrzucam tam na tą ilość buraków, ale to już chyba jest dobre, nie? Mhm. Okej, okay, żeberka się zrobiły, ziemniaczki też się zrobiły. Uch, pośłowek, ran. Pięknie to wygląda. Zobaczymy, jak będzie smakować. Jesteś z siebie dumna? Jak to zobaczyłam teraz, to tak. Ale myśmy przyjęli taką taktykę, że teraz wiecie, ziemniaczki, wszystko jest pieczone i potem wkładane do pojemników, przez co jutro i pojutrze nie będziemy musieli tracić czasu na gotowanie, tylko będzie już wszystko gotowe. Ale wygląda to zawodowo. Już tak czuję, że te takie wielkie koszty można dać na dziś, co? I tutaj jeszcze jest miejsce na surówkę, ale to dopiero jak wystygnie. Także dajemy na talerze i będziemy kosztować, spróbować. Ja idę Mikołaja dać do siedzonka, tak? Będziesz jadł z nami, ale ty zjesz troszkę później, bo ty niedawno jadłeś. Zobaczmy, czy odchodzi tak. Tak, próbuj. Mhm. Tak, to jest to? To jest to. Pięknie, Martuś. No. To chyba jest dobry sposób. I? A marynata? Mhm. Dobra, teraz ja testuję. Dobre, nie? Pycha. Mikołaj, ale mamy jedzenie? Coś tak czuję, że to jedno pudełeczko dzisiaj pójdzie. Na wieczór. Na kolację, no. Jeszcze te buraczki zrobione. Po nowemu. Kocham jest! Kości dajemy psiuszakom. Powiem wam, że na takich kościach tych wieprzowych one sobie najlepiej czyszczą zęby. Dostają je regularnie, no bo zawsze jakaś tam wieprzowina jest, to zostawiam te kostki. Jak mam ich więcej, na przykład nie wiem, po zupie czy coś, to je chowamy w woreczek do lodówki i mają na kilka dni. Mikołaj, zjesz butlę? Na pewno. No odpowiedz. No czekam. Tak, dobrze. To już robię.